Cześć, Zabitowski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w The Surge. Przechodzimy aktualnie drugie DLC, czyli Dziki Zachód. I... A, czekajcie, bo ja... Pomoc trybu wyzwania, no to wiemy już. Ale co to jest? Mogę to jakoś przesuwać? Czekajcie, czy ja dostałem ten topór bojowy, implant, ekwipunek? Nie, wyposażenie. Bo nie dostałem tego toporka bojowego w końcu. Nie, mamy tylko sokoła. Więc jak to działa? Chyba, że wszystkie musimy odpalić, żeby to uzyskać. Dobra. Kicking it old school, huh? Rogata głowa, nie? Hormones acting, playing cat and mouse games again, huh? Hormones acting up again? I call it symbiotic freeloading. Justice is blind, kid. Szczerze wam powiem, że takie trochę pierdółkowate są te nagrody. Niektóre, tutaj nic ciekawego nie ma. O co w tym chodzi? Odcinek drugi weźmy. Złoty karabin piechoty. To też nie będzie nam potrzebne. Rogatyc hełm. Powoli, bo ten koleś mnie dekoncentruje. Nieustanne fluktuacje energii. Gracze i przeciwnicy odbierają sobie wzajemnie punkty zdrowia, brak wstrzykiwanych implantów. Sobie zabawne. Zabici przeciwnicy pozostają rdzennie. Co? Zabici przeciwnicy pozostawiają rdzenie energetyczne. Jeżeli nie odetniesz kończyn, pokonany przeciwnik wybuchnie. Wow. Niewidzialni przeciwnicy, widzialna broń i sporo bólu. Automatyczne przyjmij broń ostatniego zabitego przeciwnika. To jest jakaś broń zabawna. Dwa ostrza, a to mi raczej nie jest potrzebne. Ja bym bardziej tym się zainteresował. Ile tych odcinków w ogóle jest? O Jezus Maria. 9 odcinków aż. Wiecie co, jakoś nie mam ochoty tego przechodzić. Wrócimy chyba do podstawowej wersji gry. Serio. Jakiś tak, nie wiem. Nie pałam po prostu miłością do Dzikiego Zachodu. Napiszcie mi, czy to w ogóle warto robić. Będę wtedy wdzięczny i ewentualnie sobie wrócimy. A tak to... No to idziemy sobie... Słuchajcie, na razie to idziemy sobie tutaj, zaresetujemy wszystko. Pójdziemy tam, gdzie odblokowały się całe wielkie drzwi. Pięknie. A jeszcze jakby się udało, powiedzmy, ich ominąć, tak żeby nie walczyć z nimi wszystkimi, to byłoby w ogóle cudownie, ale to chyba jest niemożliwe oczywiście. Ja zobaczymy, czy oni będą długo mnie gonić? Dokąd to mnie zaprowadzi? Centrala produkcyjna B. No proszę, szybko wróciliśmy. Tylko jeżeli teraz jesteśmy w centrali produkcyjnej B... Oho... To możemy pozbierać przy okazji, powiem wam. Wszystkie fanty, które są poukrywane tutaj. Przeciążymy w takim razie to. Weźmiemy te nano coś tam. Nanordzenie. Tak, nanordzenie. Weź się proszę. Świetnie. 6 nanordzeni. Tylko teraz naprawdę trzeba by się zastanowić. O, gorgony. Dobra. Dron w takim razie w to coś.
Laudron. I krótkie leczenie. Pięknie. Dobra, oni nie są jakoś specjalnie wymagający, jeżeli walczymy pojedynczo z nimi. No i przede wszystkim, jeżeli przeciwnicy... Czy to było chyba... To chyba było zamknięte. Jeżeli przeciwnicy występują pojedynczo. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam teraz się udać, wiecie? Mam nadzieję, że gra mi jakoś podpowie. Okej, okay, tam jest kolejny, ten Gorgon. Czy tam czegoś nie ma ukrytego? Widzicie co? Nie wiem, chyba tutaj nie byliśmy. No właśnie. Może mała znajdźka, ale zawsze jakaś. Oh shit. Nie bardzo mam ochotę z nimi walczyć, powiem wam szczerze. Tam do mnie jakiś typ strzela znowu. O, super. Oh my fucking god, ilu ich tu się naroiło. Dobra, ja chcę się dostać do naszego pokoju bezpieczeństwa. O, pieski. Jeszcze lepiej. Co to jest? Stopy Wolframu generacji czwartej. Wow. No, co ty? Ja, porozmawiajmy z nią. I didn't recognize you. It's nothing personal, just... I'm in the middle of something here. They need me. There's been a security breach in R&D. Big thing. We have to clear the area, so... You shouldn't stick around. Jesteś z ochrony? So, you're part of security. I would have thought that would have been obvious from the uniform. Speaking of which, I need to get about my business. If I show up with only half of my equipment, the chief will have my head. Okej, okay. Ochrona jest niebezpieczna. Believe what you will, but I don't think you're on their team. Why? I'm... Do we know each other? I mean, yes. Yes, we do. It's just... I appreciate your concerns, but... I'm ready. Or at least I will be. When I can find the rest of my gear. Damn helmet! Where did I leave you? And did I lose my leg and body armor? Hmm? Ona była inżynierem. Chyba mam wyposażenie, którego szukasz. Wszystko w porządku? Hey, are you all right? No, no, I'm okay. It's just there's so much going on, like it's out of control. All the noise, the pain. Sometimes I feel like I can't hear my own thoughts anymore. Ona chyba jest zarażona tymi nanitami. Masz jakieś informacje? Then tell me, if you're security, you must know what's going on here, right? That information is classified. And even if I wanted to, I couldn't. The investigation is ongoing. Czyli to nie są, o, z nimi nie jest zbyt dobrze, oni wszyscy są zarażeni. Dobra, co się stało z Iriną, inżynierem? Irina, you're an engineer, remember? You told me this. An engineer? I can barely tighten a screw. Please. My head. I don't have time for this right now. Okay, chyba mamy wyposażenie, którego szukasz. I can't let you go out there without the proper equipment, can I? Well, let's see what you got. Słuchajcie, no możemy jej dać resztę. Gorgona nogi. Try this. Should be the right one. Don't know what to say. Thanks. That is one part closer to being myself again. Hełm? Here, I think this helmet should. My sobie nowy skompletuję bez problemu. Means I only need to find. Albo nawet lepszy znajdziemy. Gorgona korpus. Perfect fit, I'd say. Thanks. I owe you one. You just spared me a lot of trouble. Okay, do zobaczenia. A coś dostanę w zamian? I will. Probably thanks to you. Oh, hey, my white knight. Thanks again. O, ubrała to wszystko. Won't forget that. Guess you saved my neck there. Ale w zamian to nic już nie dostaje, tak? I will. Super. Probably thanks to you. Słuchajcie, tam się chyba będzie trzeba udać. Tam na wprost. Ok, zobaczmy, czy nasza bezpieczna strefa nadal jest bezpieczna.
Ja się zastanawiam, czy ja nie powinienem do dr Chavez polecieć. Gdzie? You're back. I can't tell you how relieved I am. Security is starting a major operation down in R&D. I was worried you'd get caught up in it. Okej, pogadajmy z nią. I'm so glad you're back. I can't imagine what it's like out there. The data I'm receiving. Their cries for help. The fading signals. They're people. They're people and they're dying. And there's nothing I can do. I'm afraid. The situation's out of control. And it's getting worse. We have to do something. We need to release the lockdown on the executive floors. There'll be someone here who can help. Mm-hmm. Sądzisz, że mnie posłuchają? You really want me to go up there, don't you? It's the best option we've got. I mean, we're not coming up with any solution. We're just surviving. We need to find a way to stop this and get help. That's what matters. The executive forum is our best chance. It's been in lockdown since it all went crazy. We need to get people out. People who can fix things. Albo rozniosą to dalej. Mi się wydaje, że znaleźliśmy jakiegoś vloga, który właśnie mu opowiadał jakiejś kobietce, która też twierdziła, że ona ją kierowała, albo że ktoś ją kierował do tego centrum kierownictwa. Jak ma dobrze do zarządu? Fine. Assuming I want to, how would I even get to the executive forum? You're not gonna like this. There's no chance of getting through the usual way. But now that most of security is roaming the factory, their headquarters should be pretty much wide open, and it leads directly to the executive forum. To graniczy z cudem. You're kidding, right? I'm gonna need more than a good hunch to walk through security central. I told you you wouldn't like it. No matter which route you take, you'll need security clearance. And there's only one logical place to find that. Security HQ. I'm sure most of them are out on the floor or in R&D. This is your best chance, Warren. Take it. Okay. Jakieś postępy? Have you managed to gain access to any of the systems yet? Not really. Most of the electrics are fried. The system seemed to reboot, but something's overwriting it. This isn't really my field. I'm lost here. We need someone who understands how it all works. Maybe they can break it down and call help in. Słyszałeś o projekcie Utopia? You ever heard of Project Utopia? No. But then I don't know most of what goes on around here. Do you think it has anything to do with what happened? Jeszcze nie wiem. I don't know yet. But something's wrong. Well, just don't do anything rash, please. We can't afford to lose our nerve and play on a hunch. Not now. The board would know. If it's got anything to do with the current situation, we should try and inform them as soon as possible. Dobra, do zobaczenia. All right, I'm on my way. Be safe out there. I don't think it's gonna get any easier. Okej, czyli do działu ochrony będzie trzeba się udać. Słuchajcie, zerknijmy, czy mamy jakieś fajne rzeczy, które możemy sobie tutaj poulepszać, albo cokolwiek. Tutaj mamy wreszcie te czwartej generacji, pierwsze stopy wolframowe. To by było całkiem super, żeby można było to ulepszyć naprawdę do tego czwartego poziomu. Z tych rzeczy nic. Ale wymienimy sobie, moi drodzy, implant. Ponieważ to gromadzenie energii, które aktualnie mam, średnio mi się podoba. Zmienimy to sobie na coś innego. Teraz się zastanawiam, czy albo byśmy sobie włożyli po prostu kolejną wytrzymałość do 163, to by było całkiem fajne. Albo włożylibyśmy sobie kolejny medykament. Tylko że te medykamenty już nie leczą wcale aż tak bardzo dużo, jakbyśmy tego chcieli. Lub, choć nie, to zużywa energii kolejny implant, który trzeba by aktywować ręcznie. Ta wytrzymałość natomiast byłaby dla nas całkiem fajna, bo często się zdarza tak, że niestety kończy się ta wytrzymałość w najmniej oczekiwanym momencie. I chyba tak zostawimy sobie. Dobra, słuchajcie, postarałem się dojść do tego, no nie wiem, do tej ochrony. Widzę, że nie ma tego drugiego gościa. Próbujmy pogadać z tym. Aha, to już mi nic nie powiesz ciekawego. Wszystko gra? How are you holding up? Okay, I guess. Went out a couple of times just to look around. I thought it would have got better, you know. Check some consoles. First a bunch of errors, then the reboot initiated, but now. You seen that shit? That's code. It's overwriting everything. I'm telling you. Something's really broken here. Just Dave. Have you seen Davey? Yep. Right out that door. Tried to stop him, told him, Davey,
You don't want to go out there, but he was faster than a jackrabbit in spring. Something must have got right to him. Jestem skłonny w to uwierzyć, niestety. To mam jakąś nową wiadomość. Fuck 'em, they think they're so high and mighty. Yeah, I hope you're reading this, you tossers. Echelon 9, what a joke. You think they'd share some info out of professional courtesy, but no, classified. Bunch of butt munchers. I'm telling you, it's goddamn ridiculous. We're all doing the same job, right? Nic ciekawego. Spróbujmy się dostać w takim razie tam, gdzie ja myślę, że powinniśmy. Jeszcze raz może z nią pogadamy. Bo ty już masz pełen pancerz, prawda? Oh, hey, my white knight. Thanks again for your help. Won't forget that, as you saved my neck there. Dobrze wiedzieć. Okej, to zobaczymy. W takim razie nic więcej nie powiesz mi ciekawego. Oho. Tak, wchodziłam, dobra. Słuchajcie, walniemy go dronem. A to właśnie chodziło. Doskonale. Dobrze myślałem, tutaj się odblokowały drzwi. Okej. I daliście mi też cynk, że jak walczymy z tymi pieskami, to żeby bić im po ogonach. Wtedy będzie można odciąć jakiś fajny fan. Znaczy, będzie generalnie można poodcinać im niektóre rzeczy. Okej. Okay. Myślałem, że spadłem za tą wielką skrzynię. Więc dzięki za wszystko, co mówicie. No i spróbujmy wejść tutaj. Okej, okay. Iron Mouse, wchodź do akcji. Dział ochrony. Tu jeszcze nie byliśmy. Nice. Sektor kierowniczy nawet. Nie działał. Mógłbym sobie oczywiście zbadać jeszcze cały ten poziom, który byliśmy przed chwilą, ten centrum tam konstrukcji B. Ale nie wiem, że jest taka potrzeba, bo na razie i tak nie możemy korzystać z tych nano... nano czegoś tam. To się nie da, prawda, gro? Czy dostaniemy? Nie. Z nanordzeni, żeby ulepszać elementy pancerza, więc sądzę, że możemy się tam udać dopiero później, żeby była jakaś faktyczna korzyść z tego, że tam pójdziemy. Okej, okay, co tu jest? Kurwa mać, nie to chciałem zrobić. Dobra. I zauważyłem, że to jest kolejne wejście do tej... Jezus, taką mnie denerwuje autentycznie. Największy dział jest poświęcony Dzikiemu Zachodowi. To jest dopiero dziwne. Okej. This area is reserved for security personnel only. Cieszy mnie to, że to jest tylko dostępne dla sekcji ochrony. Przecież my jesteśmy sekcją ochrony. Fail to recognize authorization. Please report to security head at earliest opportunity for new ID. Tak, jestem. I didn't doubt you, please be careful. First of all, it's crucial that you can move freely, or you won't go far. You'll need some kind of authorization. A code, or maybe a borrowed identity. Our primary goal should be to check on the board. And please don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Not now. I've gotten used to you being around. Gdzie jest zarząd? Where can I find the board? Where do you think? In the boardroom. Did you really need to ask that? Czas się stąd wydostać. So where are you? You said you're stuck in management. I'm here. When you break the lockdown, all the doors should open. I'll meet you in the boardroom once you've taken down the firewall. We'll finally be able to put an end to this nightmare. Okay, opowiedz mi o tym miejscu. What can you tell me about this sector? I always found it exciting. The hub of Creo. Decisions made here affect the world, and we can find help here, Warren. I know it. No, dużoś mi powiedziała. I gotta get going. Be safe. We're so close now. Okej, moi drodzy, zostało nam w tym miejscu jak 10 minut odcinka. To nie jest jakaś wielka liczba. Zrobimy sobie krótki rekonesans.
I myślę, że będziemy sobie ten odcinek kończyć powoli. Be alert, be vigilant, dobra. Be safe. Już się boję, co tutaj spotkamy. O, hello. Please, do you require assistance? Hello, operative security. This area is reserved for security personnel only. Może dostaniemy przynajmniej troszeczkę dystopu wolframowy czwartego poziomu na przykład? Choć wątpię. Nie, trzeciej generacji. To nie da niestety. Dobra, słuchajcie, ten poziom wygląda troszeczkę bardziej obiecująco niż ten poprzedni przynajmniej. Tam chodzi kolej z Gorgoną. Tu się da przejść. Jeszcze do tej... Sprawdzimy sobie najpierw górę. Hello. Doskonale. Nie chciałem go atakować normalnie, bo i tak nie dają tych fantów, na których mi zależy. Więc nie ma sensu za bardzo obcinać. O, hello. No, takie dwa pchnięcia mieczem też są takie zacne. I mamy 4000 już? Nice. Słuchajcie, kolejne miejscówki, do których możemy pójść. Tutaj możemy zjechać, ok. Teraz sobie zbadamy. Jakieś centrum monitoringu albo czegoś takiego. Zbadamy sobie jeszcze to miejsce. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Tu też możemy. Najpierw chyba sprawdzę dół. Tam, gdzie ten mały robot transportowy się poruszał. To by było całkiem co bardziej sensowne. Hello. Okej. Dobra, załatwiony. I mamy znajdźkę. Pod nagranie. She made me go through security, right through the damn HQ. Said there was no other way. Sure, the vent system would have been a better option. Even the main entrance was less guarded. I nearly got killed because of her. I am so stupid to put all my trust in her. But who else have I got? Słuchajcie, coś mi śmierdzi właśnie z tą babką. Ona to jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. Mamy tutaj jakąś... jakąś babeczkę, która każe nam zwi jakieś dziwne rzeczy, miejsca. Aha, czyli to jest po prostu... możemy sobie przejść tak naokoło. No, bardzo fajnie, bez sensu troszeczkę, ale dobra. Czy to jest jedyna dobra droga. Mamy jakąś dziwną babkę, która każe nam pójść do centrum kierownictwa, podczas gdy kazała to już robić jakąś osobą wcześniej. Wszystko gra. Jak najbardziej. Jednym słowem. O, hello. Leczenie. Fajnie, że teraz mam przynajmniej tyle staminy, żeby w spokoju się wyleczyć albo no, zadać całą masę obrażeń. Co to jest? Sterta dużego złomu. Da się na górę wjechać, czy nie? Błąd połączenia, nie da się. Tam pozostaje tylko ta jedna droga. Tam jest do OPS. To jest do windy. A tutaj mamy dużą stertę złomu. Bierzemy. O kurde, ten koleś to kto? That means no internal sensors or cameras, but we did just get a power spike in one of the service elevators. That means we have an intruder on this floor. I want additional forces to the boardroom right away. Nothing to get through.
In the meantime, you two, go and check out the area around the elevator. Coordinates have already been sent. No games, no warnings. Take down any unauthorized personnel immediately. Słuchajcie, czuję badasa tego poziomu. W ogóle... Czarny Cerber, no zdecydowanie. Tak, jestem przekonany, że to jest boss tego poziomu, bo chyba kiedyś widziałem w ogóle walkę z nim na jakimś filmiku. Polegała chyba na zniszczeniu jakichś dwóch cylindrów, bo tam te roboty, te paksy wielkie wychodziły. Tylko nie jestem pewien, czy ja to widziałem u Demon Indiasa, czy gdzieś tam, powiedzmy, bo jak kiedyś oglądałem sobie filmiki na temat The Surge. Czy tu się da zeskoczyć, żeby do niego zejść? Chyba nie. Albo i tak. A to byłoby zabawne. Tak, moi drodzy, to jest chyba w ogóle starszy sposób od razu. Tak na dzień dobry. Tak jest. Lay down your weapons and come peacefully. Or don't. It's just a shame to me. Dobra. Okej. Okay. To się będę. Ja to się nie będę jakoś mu specjalnie narażać. Po prostu zacznę go atakować klasycznie. Na razie nie jest jakiś specjalnie trudny. Ja pierdziusiał, ale wagi. Ała. Źle spojrzałem. Wow, 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 wow. Okej, okay, teraz wyjdzie Pax. Spoko. Okay, Paxa będzie trzeba sprowokować, żeby nas zaatakował. No, strzelaj do mnie. A pierwszy tak jest. Dobra, pierwszy. Ała, ała. Dobrze poszło. Okay, będzie trzeba tak zrobić, żeby zniszczył obydwa cylindry, później my zabijamy bossa i dostajemy chyba fajną broń i fajny pancerz. Z tego co pamiętam. No, dobra, słuchajcie, wrócę do was jak już tam będę. No okej, moi drodzy, drugie podejście. No. A, znowu będzie trzeba ten zbiornik niestety, ale... zniszczyć. Wow! To było zabawne w sumie. No walnij tym toporem już. Pięknie. Wow. Dobra, wyłaź Pax. Ja się trochę podleczę. Strzelasz? Nie. Fajnie by było, jakby zaczął strzelać. Właśnie, dziękuję. Cię
co, ja nie chcę go zniszczyć, więc... Sio. O to chodziło, no. Strzel do mnie, strzel do mnie, proszę, strzel. Super. Teraz możemy go spokojnie wykończyć. No cześć moi drodzy, żona mi weszła nie w odpowiednim momencie, teraz się wybiłem z tego wszystko co się dzieje. Moglibyśmy go już tutaj, jak szczerze wam powiem, zabić. Będzie niezmiernie miło. Trochę leczenia. Trochę boostu. No nareszcie. Dobra. Dobra, wyłaź. I teraz główna walka właśnie. Będzie trzeba z nim to tak poprowadzić, żeby niestety, ale... Wow. Pierdziusia. Wow, mocny jest. Dobra, może się go uda przewalić. Tak, super. Ponownie to samo. Świetnie. Okej, przewróć go. O. Okej, stamina regeneracja. No słuchajcie, mam nadzieję, że za chwilę go zabijemy. Pięknie. Ło. Zdobyto MG sędzia. Odblokowano schemat nogi. Tak, zdobyliśmy wszystko co trzeba było. Czarny Cerberus i mamy też achievement. Uff, się troszeczkę powiem wam się. Trochę się spociłem. Czarny Cerberus offline. Wspaniale. No słuchajcie, no nie było źle, za drugim razem. Ile dostaliśmy za niego? 20 tysięcy, ładnie. Będziemy mogli sobie na pewno awansować. Tu się da chyba nawet spaść na dół. Jeżeli nie zniszczylibyśmy tych dwóch pojemników, to mógłby chyba nawet wezwać ze 3 paksy... do 3 paksów, nie wiem, jakoś tak to, jak coś tak było skonstruowane. I mamy całkiem fajny topór. Skalowanie biegłości bardzo wysokie, impet wysoki, szybkości niskie, 55 pozyskiwanie energii. Ja jednak zostanę przy swoim. Fajnie by było też wrócić w ogóle do OPS-a. Ciekawe czy tędy się da. Przeciążymy to. A już w pewnym momencie, słuchajcie, takiego farta miałem, że to było wręcz nieprzyzwoite. Jak mi tam zdjął życie z tą 1% zdrowia. Takie, what the fuck, co się dzieje? Welcome, Captain. Your equipment has been unlocked. Fantastisch. Dobra, co my tu mamy w takim razie?
jeszcze mamy jakąś świadomość. I mamy pancerz kapitana tak w ogóle. I know the world seems to have stopped watching, and maybe that's the issue. We've made some decisions. Decisions I'm not proud to say that I was originally part of. But we wanted to do our best. What do they say? The road to hell is paved with good intentions. Well, ours certainly were. Even those who I believe have now gone too far, they were still doing it for you, for mankind. But looking at the big picture, they lost perspective. We lost perspective. It's why I believe it is my duty as a citizen of this country and of the world to bring to your attention Utopia. Unauthorized, unsanctioned, untested. Designed to replace Resolve, though instead of proper channels, it has been fast-tracked through the back door. You need to know what this will do. What this will do to you all. Utopia is... Chciał chyba ostrzec, ale nie zdążył. Z tego by wynikało. Słuchaj, sterta złomu rzadki materiałów, super. Tu w ogóle mamy kolejny ten... głupie słowa. Automat z myszą. I teraz się zastanawiam, czy idziemy dalej, czy się cofniemy. Aha, to tędy idziemy do generalnie do OPS. Super, może będzie skrót, może... Myślałem, że w ogóle tutaj będzie cały gigantyczny poziom do przejścia tej bazy ochrony, czy tam centrali ochrony, ale wygląda na znacznie mniejszy niż mi się początkowo zdawało. Okej, okay. I gdzie wyszliśmy? Hello, operative. A. No dobra, my zostać na miejscu. Your equipment has been unlocked. Czy znaczy, że mogę sobie to zabrać? Nice. Pozyskano zeszkielet ochrony Kryo. Mam odblokowane osiągnięcie strażnik. Zaoszczędzę przy stanowisku medycznym, by odblokować więcej miejsc na implanty i uzyskać dostęp do zamkniętych obszarów. Super. Czadersko. A przy okazji... czy my mamy... O, i tak, czwartego poziomu chyba. Nawet to są rzeczy. Dobra, czy my mamy już zmontowany w ogóle ten cały pancerz, czy musimy go zmontować? Wytwarzanie, właśnie. Czarny Cerber. Jest, mamy, tak. Sześć ochrona, zużycie energii dron, minus 50%, minus 6%, obrażenia w pancerzu, plus 8, obrażenia bez pancerza, minus 8, zużycie rdzeni 5, zużycie wytrzymałości 10, zużycie rdzeni 11, plus 10, to tak trochę kiepsko, stabilność wysoka za to, zużycie wytrzymałości. Czyli wytrzymałeś bieg plus 5, wytrzymałeś uniki plus 5. O Jezus. To nie jest jakoś specjalnie fajne, powiem wam szczerze. O. I nie mamy jego ręki. No. Klasa Goliat. Powiem wam, że spodziewałem się dużo, czegoś dużo lepszego po takim bossie. Olejemy to, dalej będziemy korzystać z myszy. Tu sobie na pewno ulepszymy, świetnie. To rozdzielimy dalej. Egzoszkielet. Tak jest, spacja. 16 miejsc na implanty. Super, ręsko. Ulepszony egzoszkielet. X06. Miejsc na implanty w piździet. Dobra. I tak. Mamy jeszcze... moc rdzenia jest spoko. Musimy, możemy tu sobie dodać jeszcze w zasadzie coś fajnego. Mamy raz, dwa, trzy, akurat trzy miejsca, słuchajcie. A, no tak, nie starczy nam, szkoda. No tak, na pewno nie będę potrzebował aż tyle tego. To sobie skasuję. To też. Nie będę potrzebować na pewno tego. Nie będę potrzebować tego. Witalność plus też nie. Zastrzyk witalności zwykły też nie. Obrażenia od tam żywiołów na pewno nie. Moc rdzenia plus 9.
tu możemy się zastanowić, bo generalnie od ilu punktów, od 75 mi się odblokuje kolejne miejsce, ale zobaczcie, to jest strasznie już drogie zaczyna być wszystko. Trzymając, zwłaszcza, że nasz pancerz na przykład nie wymaga tutaj dodatkowo tych wszystkich mocy, zużyć mocy rdzenia, to jest właśnie dlatego to mysz trzymam, bo w przeciwnym wypadku nie mógłbym sobie tak napchać tymi fajnymi tutaj ogniwami, implantami. Więc tak, energii więcej nie potrzebuję, to sobie na pewno skasuję, pięknie. Ostrza zmysły, to sobie też skasuję, nie będę tego chcieć. Urząd tymczasowo magazyn odmiar substancji leczącej, to sobie też skasujemy, nie potrzebujemy tego. Minimalny poziom energii 30%, to by było całkiem fajne. Na starcie. To skasujemy. Myślę, że to też. To no, witalność plus, kolejna. Tylko, że mamy już 367 zdrowia, to jest wystarczająca ilość. Dlatego też nie będziemy raczej potrzebować. Czy my mamy już... Jeszcze nie. Okej. Okay. I chyba już wystarczająca. Nie, jeszcze potrzebujemy czegoś. Ale to powinniśmy mieć w ekwipunku. W takim razie, na spokojnie. Dobrniemy do tych wymaganych ilości. A te implanty i tak nie były mi potrzebne za bardzo. Okay. Level up, świetnie. No i cóż, słuchajcie, może podniesiemy sobie obrażenia jeszcze o dwa punkty, co wy na to? Moglibyśmy sobie dodać minimalny poziom tej energii, magazynowanie. Ale mi zależy troszeczkę na tych obrażeniach, więc wpakujemy sobie to. I mamy idealnie 72. Nioch, 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 nioch. Dobra. I cóż, tutaj podziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeszcze sobie zobaczymy, czy my mamy może jakieś rzeczy, które dałyby rady tu ulepszyć. Nie, 3. A co to jest? Nie, sędzia. Ta. Ale to też nas raczej nie interesuje. No i mamy jeszcze coś takiego dziwnego. To jest kostur. Dobra, tak czy siak. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym, no nie wiem, właśnie gdzie się będziemy musieli teraz udać, nie mam zielonego pojęcia. I chyba zbliżamy się już powoli do końca gry, bo wiem, że ten Cerberus to był w ogóle przedostatni boss. To jest to chyba finałowy. Mam nadzieję, że dobrniemy do niego już niedługo, bo ten projekt robi się długi. I przede wszystkim, no, zostawcie komentarz pod filmem, zostawcie ocenę. Bardzo bym was prosił, żebyście weszli w linki w opisie filmu. Tam jest Patronite, tam jest Facebook. Przez Patronite można wesprzeć moją twórczość. Będę niezmiernie wdzięczny. No i przede wszystkim, jeżeli dobrze się bawiliście, to pozwala mi też dalej rozwijać kanał. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i hej, pa, pa.